Cześć, witajcie. W tym odcinku pokażę Wam... Wiele zalet, jakie niesie za sobą ładowanie akumulatora prądem o napięciu 16V i tam natężeniu, w zależności od tego, co radzi producent, polecam pojemność akumulatora dzielić przez 8 i macie zawsze bezpieczne natężenie prądu do ładowania akumulatora w czasie między 8 a 10 godzin. Jest to bardzo porządne i skuteczne natężenie prądu. Ale skupiamy się w tym odcinku na napięciu. Pokażę Wam jedną bardzo, ale to bardzo dużą wadę tego napięcia. I tego będzie dotyczył ten odcinek. Mam solidnie rozładowany akumulator o pojemności 100 Ah. Zobaczcie, przed podłączeniem do ładowania ten akumulator waży 23,5 kg. 23,5 kg na równo. Podłączyłem ten akumulator pod kulona, ustawiłem napięcie ładowania 16,2 V. Natężenie ustawiłem maksymalne z możliwych, czyli 12 A. Przerwałem ładowanie po 24 godzinach. Na kulonie jeszcze było 16,2V napięcie i natężenie prądu ładującego było 1,4A. I postawiłem ten akumulator na wadze. Zobaczcie, ten akumulator po 24 godzinach ładowania waży już 23,436 g, 23 kg i 436 gramów, co oznacza, że ubyło z tego akumulatora 64 gramy wody. Dlaczego mówię, że ubyło wody? Bo z chwilą, kiedy akumulator już jest naładowany, czyli wszystkie siarczany ołowiu, które w trakcie rozładowania wytrąciły się na płytach z powrotem, zostały rozłożone na tlenek ołowiu na płycie dodatniej, na ołów porowaty na płycie ujemnej, natomiast reszta kwasowa wróciła z powrotem do płynu i stała się. Kwasem siarkowym cząsteczkami kwasu siarkowego przemieszanymi razem z wodą. I z chwilą, kiedy akumulator już jest w pełni naładowany, a my w niego nadal pakujemy energię, no to musi się coś zadziać w tym akumulatorze. Dzieje się to, że woda, która jest składnikiem elektrolitu w zetknięciu z płytą dodatnią rozkłada się na tlen. Przy płycie dodatniej wydziela się tlen, przy płycie ujemnej wydziela się wodór i woda zostaje rozłożona na gazy, na tlen i na wodór. No i tak sobie ubywa H2O z naszego akumulatora, z naszego płynu. W naszym przypadku było 64 gramy. W jednym z poprzednich filmów zastanawiałem się, ile tak naprawdę tego zapasu elektrolitu mamy ponad płytami. No i wyszło mi, że plus minus powiedzmy, że mamy jakieś tam między 100 a 200 gramów. Użyjmy takiej uśrednionej wartości typu 150 gramów wody, czy to 150 ml, bo 1 ml wody to jest 1 gram. Jeżeli byśmy to przełożyli na wagę, to do momentu, nim odsłonimy płyty, to moglibyśmy sobie aż 15 razy ładować ten akumulator napięciem 16,2 V, nim odsłoniłyby się płyty. Podzieje się coś jeszcze, ale to jest opowieść na dalszą część tego filmu. Postanowiłem podłączyć nadal tego kulona na kolejne 24 godziny, bo ograniczyłem to ładowanie do 48 godzin. No i ustawiłem ponownie 16,2 V, ustawiłem ponownie 12 A, jeżeli chodzi o natężenie prądu ładowania. Ten akumulator był dość solidnie ładowany, w związku z czym momentalnie na 16 V, na 16,2 V wszedł kulon, natomiast to natężenie było poniżej 2 A i przez następne 24 godziny kulon ładował ten akumulator prądem którego napięcie wynosiło 16,2, zaś natężenie spadło do 12 Ampera. I tak naładowany akumulator, już w drugiej dobie, po dwóch dobach, postawiłem na wagę i zobaczcie, widzę wagę 23 kg i 336 g. Co oznacza, że po tych dwóch dobach ubyło nam 164 g, a różnica pomiędzy pierwszą a drugą dobą wynosi 100 g. Czyli w przełożeniu na jedną pojedynczą celę daje nam to 27, no blisko 30. Gramów. Gdybyśmy te 150 ml podzielili na 30 ml, czyli te 30 g, to by nam wyszło, że możemy ładować przez dwie doby akumulator, mocno go katować tylko 5 razy nim odsłonią nam się płyty. Z tego filmu musicie zapamiętać po pierwsze jedną rzecz. Przetrzymywanie akumulatora, który zaczyna już gazować albo mocno gazować i przekroczył ten próg gazowania elektrolitu jest zupełnie bez sensu. Oznacza to, że wszystkie reakcje elektrochemiczne w Waszym akumulatorze zostały odtworzone, odwrócone, czyli siarczany ołowił spłyt z, z powrotem się rozłożyły do właściwych składników chemicznych i to jest moment, kiedy należy przerwać ładowanie. Ten próg gazowania elektrolitu w tych temperaturach wyższych dodatnich typu 22 25, wynosi 14,7 V. Dlatego mniej więcej instalacje w waszych samochodach są poustawiane na te 14,4. Im niższa temperatura, czyli np. w okolicach 0 albo trochę poniżej 0, powinna nastąpić kompensacja tego napięcia, czyli wzrost tego napięcia, bo niskie temperatury powodują to, że nieco gorzej ładują nam się akumulatory. Dlatego można o 30 do tych 14,7 podbić sobie to napięcie ładowania. Natomiast z drugą strony, jeżeli te temperatury zaczynają być powyżej 25 w okolicach 340, to należałoby obniżyć to napięcie ładowania i tak robi regulator ładowania w Waszych samochodach. Wysokie temperatury obniża to napięcie ładowania przy niskich temperaturach, podbija to napięcie ładowania. Co dzieje się w akumulatorze, kiedy ubywa w nim wody. Wzrasta stężenie kwasu siarkowego, bo kwasu siarkowego nam nie ubędzie w akumulatorze, zawsze ubędzie nam wody. Wiąże nam się to z tym, że stosunek masy kwasu siarkowego do wody w nowym, sprawnym akumulatorze, czy też w używanym akumulatorze powinna wynosić mniej więcej 1 trzecia do 2 trzecich. Tak jest skonstruowany akumulator, że te reakcje elektrochemiczne zachodzą najlepiej w takim to środowisku. Z chwilą, kiedy zaczyna nam przybywać więcej kwasu siarkowego, w stosunku do wody, której nam ubyło, a której na przykład nie uzupełnicie, bo macie szczelny, hermetyczny akumulator, jest więcej kwasu. Oznacza to, że korozja, czyli zużycie, niszczenie się, wżeranie się kwasu w płyty ołowiowe jest zdecydowanie większe, co powoduje to, że ten akumulator zaczyna się szybciej niszczyć i szybciej zużywać. Dodatkowo, jeżeli odsłonią nam się płyty, zaczynają one pracować na sucho, no to również będzie nam się wykruszała masa czynna z tych płyt, co spowoduje również dość szybką i znaczącą utratę pojemności i sprawności akumulatora. Jeżeli stosujecie napięcie ładowania to 16, 16,2 V, ograniczcie to ładowanie na przykład czasem w okolicach 8, góra 10 godzin. Jeżeli macie bardzo, ale to bardzo mocno rozładowany akumulator, to mniej więcej już od 12, 14 godziny kontrolujcie jak wygląda ta sytuacja, tym bardziej jeżeli macie możliwość dostępu do korków odkręcajcie je, patrzcie co tam się dzieje oczywiście dbajcie o oczy i o dłonie, bo substancja, która jest w środku jest substancją żrącą i postępujcie bardzo bezpiecznie. Jeżeli i widzicie, że ta elektroliza, czyli to bulgotanie, często używacie to gotowanie, wrzenie w akumulatorze, ale to się powinno nazywać elektroliza, jest bardzo burzliwa. Przerwijcie to ładowanie, nie ma sensu, bo reakcje chemiczne w tym akumulatorze są już odtworzone. Dajcie temu akumulatorowi czas, aby mógł spokojnie sobie, powiedzmy tak... Odtajać po tym ładowaniu. Najlepiej, żeby to było coś w okolicach 8 godzin, aby uwolnił się cały tlen, cały wodór, aby nie nastąpiło żadne nieplanowane iskrzenie, co mogłoby doprowadzić do wybuchu. Ci z Was, którzy mają korki w swoich akumulatorach, pamiętajcie, aby monitorować cały czas ten poziom elektrolitu, uzupełniać wodę destylowaną najlepiej róbcie to po ładowaniu uzupełniajcie tak, aby powiedzmy było te 2,5 do 3 cm nad. Płytami, to wtedy ta mieszanina wody i kwasu siarkowego będzie zawsze w miarę w podobnym stosunku, czyli 1 trzecia kwasu siarkowego, 2 trzecie wody. Tak aby ten akumulator nie zżerał sam siebie, bo z chwilą kiedy w całej masie zaczyna być więcej kwasu, a zdecydowanie mniej wody ta korozja postępuje bardzo, ale to bardzo szybko. Natomiast jeżeli macie akumulatory typu SMF, pamiętajcie, nie szalejcie z tym napięciem maksymalnie dwa razy w roku przed każdą zimą i przed każdym latem możecie sobie na to pozwolić, jeżeli macie w miarę sprawne akumulatory i tylko je doładowujecie, pamiętajcie, ograniczajcie to w czasie albo monitorujcie to napięcie, albo oznaczajcie to na przykład maksymalnie na 8 do 10 godzin ładowania, bo tej wody jest na tyle sporo, że nie wyrządzi to zbyt wielkiej krzywdy waszemu akumulatorowi, jeżeli będziecie to robić relatywnie dość rzadko. Natomiast te dwa razy w roku to jest obowiązkowe doładowanie akumulatorów przed każdą zimą i przed każdym latem. W waszym duchu. Zostawiam, czy chcecie to zrobić napięciem 20 v jeżeli macie akumulator z płynnym elektrolitem, czy 147 też w zupełności wystarczy, bo ta walka o gęstość za wszelką cenę ma swoje plusy, ale też ma ciemne Stronę. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeżeli tak, pamiętaj, aby zostawić lajka. Mam nadzieję, że subskrybujesz kanał. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to trzeba koniecznie nacisnąć ten przycisk czerwony subskrybuj. Będę ci za to serdecznie wdzięczny. Pozdrawiam, Robert Mazurek. Cześć.